Cześć i czołem, moi mili, witam was bardzo serdecznie w kolejnym spotkaniu Railroad Empire. No i dzisiaj głównym naszym zadaniem będzie połączenie Pittsburgha i tej bawełny, plantacji bawełny do Baltimore. I właśnie już tu wcześniej sobie troszeczkę z wami pogadałem, że chyba trzeba będzie tą stroną puścić, bo jest tak właśnie mniej górzyście. Jak sobie przybliżymy i popatrzymy, no to faktycznie tutaj przy wodzie jest właśnie mniej gór, mniejsze wzniesienie i właśnie tędy sobie poprowadzimy linię kolejową. Także no trzeba teraz będzie troszeczkę na to zarobić przez chwilę. O, proszę bardzo, ja teraz patrzę, że mi się tutaj konkurencja rozpanoszyła i dużą stację postawiła, żeby pociągnąć i z jednego miejsca i z drugiego. O, proszę bardzo, trzeba im coś tutaj ukrócić. Oni od razu poszli, on od razu poszedł w podwójne tory, ale to jest większe utrzymanie raczej. No w sumie to nawet i nigdy nie patrzyłem na to, jak wygląda utrzymanie linii kolejowej. Także jak wyskoczy nam sprawozdanie, to może się jemu przyjrzymy bardziej uważnie i zobaczymy co i jak. A póki co, no dobra, zerknijmy ile to będzie w ogóle kosztować. Jeszcze tak, zastanawiam się czy w ogóle nie rzucić tutaj z Washington do Baltimore podwójnej linii kolejowej, ale w sumie może nie na razie. Torów nie będę rzucał razy dwa, dołożę po prostu tutaj, tu już semafor stoi, więc idealnie, a my przed semaforem, nie wiem, nawet w sumie ten semafor i tak trzeba będzie usunąć, gdzieś w tym miejscu musimy sobie, o, w tę stronę właśnie, o, duże nachylenie, niedobrze, niedobrze, tu już się nam zaczyna właśnie, tu się właśnie zaczyna bigos robić, ha. To jest właśnie to. To jest właśnie to, że stąd raczej my nie pociągniemy. Chyba trzeba będzie może stąd pociągnąć i tędy polecieć. W takim razie spróbujmy. Może to pyknie. Może to będzie akuratne. Tu już za daleko. No to stąd. Ani cholery. Też to nie pyknie. W takim razie trzeba będzie może aż stąd ciągnąć linię i tam. Cholera. No niestety. Nie jest za kolorowo, ale teraz już właśnie widzę grunt, że tutaj jest dość nisko i może tam będzie zawijas jak cholera. Może by tak wzdłuż rzeki pójść, gdzie ta rzeka idzie. Tutaj idzie, ale tu pewnie jest wysoko. A jak? Tu wysokie góry. No niestety, cholipka. Nie jest to takie proste. Wokół tej góry i tędy pójść i tam z powrotem. Bo tu jest zbyt duże wzniesienie, a my nie możemy sobie w żaden sposób tego wzniesienia naprawić, zmniejszyć czy coś w tym stylu. No najlepiej to by było poprowadzić w tą stronę. Tutaj jest wtedy małe wzniesienie. I tak by było najlepiej zrobić. A jeszcze jakby spróbować zrobić dookoła, że w ten sposób zawinąć i nad puścić. No to może, proszę bardzo, to będzie dość ciekawe rozwiązanie, ale jest dość duże nachylenie niestety znowu. No niestety, niestety. Aż 15%, to nie jest właśnie mało. Olipka. 4, 7. No pociągi mogą mieć małe problemy. Nawet nie małe, a duże, bym powiedział. 11%, 12%. No. Czy tak, czy inaczej? No łatwo nie będzie zbudować tej linii kolejowej. No i już jest dość droga, to dopiero kawałek. A to dopiero kawałek, moi mili. To sobie skrócimy dotąd. Kontynuuj budowanie, więc jedziemy z tematem. Pociągniemy linię w tę stronę. Tutaj. Ona musi skręcać tu. Tutaj. Cyk. I będziemy, dojedziemy do Pittsburgha. Ok. I to kosztuje 262, ale to jeszcze podciągniemy, to będzie z 280. No to Pittsburgh będzie połączony w takim razie, moi mili. Superancko.
O, nie wiem dlaczego ja nie mam dźwięku. A, już wiem dlaczego nie mam dźwięku w grze. Dobra, już dźwięk się pojawił. No i dobra. W takim razie. Tak trzeba będzie zrobić. Postawimy sobie już małą stację kolejową. W tym oto Station miejscu. here? How carefully did you consider that? I już możemy łączyć. 276. Proszę bardzo, jeszcze nam sporo zostanie. Także akceptujemy to. No i gdzieś na tej pięknej, długiej linii kolejowej trzeba postawić nam wieżę zaopatrzeniową. No i zróbmy to w tym oto miejscu. No to będzie naprawdę bardzo ciekawe. Tu będzie ten najtrudniejszy moment, kiedy pociąg będzie musiał się wspinać. Tam już będzie z górki, fajnie. W sensie, no z górki, że bardziej proste te tory będą, bez wzniesień, ale tu właśnie jest ten psikus. Dobra. Dobra, teraz tak. Sygnalizacja to jest bardzo ważne na obecną chwilę, więc tu ustawimy i to ustawimy. W ten sposób pociąg, jak dojedzie dotąd, to on będzie wiedział, czy już tutaj jest wolne, czy jeszcze jest zajęte, więc nie możemy postawić w obu kierunkach, bo to się będzie zupełnie mijało z celem. No i dobra. Jakby zezwolenie jest na wjazd. Ten usunięty. Tu mam kolejne takie małe, nie pamiętam jak one już się nazywają fachowo, te światła, ale one jak już pociąg przejedzie poza, to już powinny dać znać, że tam tor jest wolny i reszta powinna też dalej jechać. Dobra, czyli najważniejsze w sumie już jest ustawione. Jeszcze mnie tylko interesuje, jaki jest koszt pobudowania tego budynku naprawczego. To jest 80 tysięcy. Na to mnie nie stać. Nie chcę w tym mieście pobudować tego budynku, tylko właśnie w Pittsburgu, bo ten pociąg, który będzie jeździł, on nie będzie miał tego budynku naprawczego na żadnej z tych dwóch stacji, więc gdzieś muszę postawić budynek naprawczy. Tu widzę, w badaniach coś się nowego pojawiło. Zerknijmy. Co to jest? Co to jest? Co to jest? Ej, o, tylko najechać trzeba. Zwiększa opłatę transportową za wagon towarowy o 8%. Tu mamy, zwiększa o 5% liczbę pasażerów w każdym mieście, w którym twoja firma ma stację. Wiecie co, za dużo nie będziemy się nad tym zastanawiać. Weźmiemy to najzwyczajniej w świecie. Dobra. I ulepszone już. Teraz pociąg, pociąg. Dobra, chyba będzie mnie stać na pociąg, bo on chyba 30 kosztuje. Więc tu chodziło o materiały do produkcji ubrań, więc o cię przepraszam. To trzeba wyłączyć. Wróć. Jakiś pociąg mamy zaznaczony, a nas interesuje stworzenie nowego pociągu, nowej linii kolejowej, więc z Pittsburgha do Baltimore. No i teraz tak, w Baltimore ja cię proszę wjedź, już mamy tutaj pokazane jaka jest częstotliwość, na tor czwarty niech sobie wjeżdża. No i dobra, w tym momencie już mamy linię kolejową zrobioną. Jeszcze tylko lokomotywę dokupimy. Pięknie. Zobaczcie, mamy już możliwość właśnie, tak jak wcześniej mówiłem, inżyniera do rzucenia. Mamy dwóch inżynierów, im trzeba za to płacić. Tutaj zwiększa wymagania dotyczące konserwacji lokomotywy, zmniejsza, przepraszam, o 20%, a tutaj dzięki umiejętnemu sterowaniu dopływem pary maksymalna prędkość lokomotywy jest zwiększona o 5%. Myślę, że to by było o wiele lepsze, z tego względu, że lepiej, żeby on się rzadziej psuł niż szybciej jeździł. Bo co z tego, że szybciej będzie jeździł, jak się częściej będzie psuł? No i to kosztuje 937. Tylko ciekawe, czy ja to płacę miesięcznie, czy ja to płacę tylko raz? Ciekawe. Zatrudnimy. Oho, tu jest już. Dobra, raz go zatrudniłem, 900 poszło, a teraz będę mu chyba płacił 40. Tylko ciekawe, 40 za kurs, czy co? No ciekawe. Dobra, czyli tak, mamy przydzielonego już jednego You don't have kolesia. first call on cities, farms or mines. Of course, your transport income will fall if your competitors connect these to their rail network. Tracks, locomotives, buildings and cash all increase the value of your company. And the higher this is, the higher the price of your company stocks.
No właśnie, i w poprzedniej grze, tam chyba wspomniałem na pierwszym odcinku, to była gra Railroad Tycoon i tam było bardzo fajnie z tego względu, że można było sprzedawać swoje udziały do firmy, przez co mieliśmy fundusze na rozwijanie własnej firmy. I tutaj się zastanawiam, czy też jest taka możliwość, żeby sprzedawać i kupować udziały. Widzę, że tak, mogę kupić akcje firmy, ale swoich już sprzedawać nie mogę. Mogę jeszcze połączyć i takie połączenie to kosztuje 2 miliony 430, żeby go teraz wykupić. A ją 2 miliony 260. No właśnie, i tak, ja mam już 8 pociągów, oni 4, 5. No i ja mam najdłuższą linię kolejową. No ja jestem najdroższy, patrzcie, także nie jest wcale tak źle ze mną. Bardzo prężnie się rozwinąłem. I teraz tak, aktualna cena udziału, giełda. Handluj akcjami. Chyba tu można handlować tymi akcjami. Proszę bardzo. Bieżące obligacje, emisja. Proszę bardzo, mogę. A czyli jednak mogę emitować własne obligacje na rynek, żeby później zainwestować. Czyli widzicie 8%. To jest oprocentowanie 8%. Termin 100 tygodni. No ciekawe, ciekawe co to jest. W takim razie no będzie można tu się posiłkować pieniędzmi w razie W, w razie potrzeby. Póki co odpauzujemy sobie i włączymy ten pociąg, zerknijmy w jaki sposób on sobie będzie podróżował. Jedną taką trasę sobie wykupuje, 5% udziałów, proszę bardzo. Gdzie to było? Tutaj. Proszę bardzo, ona wykupiła. Kup akcje spółki, kup akcje spółki. No właśnie, właśnie. Może warto by było się zainteresować tymi akcjami i kupić raz na jakiś czas coś. 5%. Wow! Patrzcie, ile gotówki mam. 2 miliony. O kurwości. Ale się wydarzyło pięknie. A skąd te 2 miliony mi wpadło? Tak kupili akcji moich? Czy co, o co tu chodzi? Przecież ja zaraz będę mógł ich wykupić. Zobaczcie. Ale maniana. Nie no, w tym momencie to naprawdę bardzo ładnie to wygląda. Co tu się dzieje? Zapauzowaliśmy. Dobra, odpauzujemy. Potrzebuję tkanin dla przemysłu odzieżowego. Należy tutaj wybudować linię. Dobra, linia już jest wybudowana. Teraz będziemy musieli wybudować o tylko 17 na godzinę. To będzie dość wolny pociąg. No niestety. Co tu jeszcze mi świeci? Zapauzujmy. Daimler. Może wykupmy w takim razie ze 3%? Nie, kupmy 6% udziału. Tutaj też za stówę kupimy 7%. No i dobra. Im więcej wykupimy, tym później taniej będzie ich wykupić, z tego względu, że już będziemy mieli część udziału w tej firmie. A kiedyś na pewno ich wykupimy. Tylko jeszcze nie wiem, czy w tym scenariuszu, czy w następnym, ale na pewno coś takiego będzie. Dobra. To już wykupione. O. This can also cause their stock price to fall. You don't have to deploy saboteurs to do better than your competitors. You could deal with them in a more classy and legal way. Take a look at which routes are more lucrative and will ensure you become the most important transporter there. No właśnie, to jest to, że możemy, tak jak wcześniej mówiłem, mamy sabotażystę do wyboru, ale widzę, że czekaj, coś mi tu się widzi, że go nie ma. O, jest sabotażysta. No właśnie, i za 43 ja mogę nasłać sabotażystę na kogoś tam. Oni oczywiście na mnie też mogą nasyłać sabotażystów, aczkolwiek na razie z tego nie będziemy my korzystać. No właśnie, właśnie. Oni będą mnie sabotować, to jest oczywiste. My tylko na szybko przelecimy sobie tą linię, zobaczymy jak w ogóle pociąg sobie będzie radził. W sumie w tą stronę to on będzie sobie radził bardzo dobrze.
w przeciwnym kierunku będzie sobie radził o wiele gorzej, bo tam właśnie jest pod górkę. Teraz będzie miał z górki jadąc. Ja to zawsze lubiłem obserwować sobie, jak te wagony ładnie się zawijają na każdym zakręcie. Dla mnie jest to takie jakieś satysfakcjonujące. No, trasa malownicza. O, proszę. Raport kwartalny. No właśnie, chcemy go zobaczyć. Zapauzujemy sobie, aby go przeanalizować. Przynajmniej zobaczyć, czy damy radę go przeanalizować. Mamy kwartał pierwszy i kwartał drugi. No, w kwartale drugim towarów mniej przewieźliśmy, ale pasażerów więcej. Więcej poczty poszło. Przemysł, premie, nic. Różne. Coś różne. To różne. Coś 2 miliony. Nie wiem w ogóle, o co tu chodzi z tym 2 miliony. Co to w ogóle wpadło? To jest jakiś obłęd. Wagony towarowe, no widać, że tu właśnie spadło, widać też i po tym. Pasażerowie, no oczywiście, że wzrosło. Paczki, proszę bardzo. Przebyta odległość, no pięknie, pięknie. Opóźnienia, awarie, punkty innowacji. Dobra. No okej, okay, no. Czyli tak, pensje, konserwacje, stopy procentowe, lokomotywy, budowa, przemysł. Czyli na to wygląda, że tylko i wyłącznie ponoszę koszty budowy, nie koszty utrzymania linii kolejowej. Także jeśli w ten sposób to wygląda, to nie będę się nawet zastanawiał zbyt długo i po prostu będę budował następne nitki. Dobra, ze względu na to, że mamy pieniądze, to postawimy budynek naprawczy. Będzie to o wiele ładniej już wyglądało. No i na pewno pociągi będą się mniej psuły. To jest bardzo dobry sposób na oszczędności, że tak powiem. No i teraz tak, tu musimy się połączyć. To jest bardzo ważna sprawa, bardzo ważna kwestia, żeby teraz połączyć właśnie tą bawełnę z Pittsburgiem, bo jednak bawełna musi być dostarczana do miasta, aby miasto mogło produkować tkaniny. Tkaniny były wysyłane do Baltimore, a następnie produkowane ubrania. Ok, wieża zaopatrzeniowa, sygnalizatory, oczywiście, że tak. Proszę bardzo, żeby było wiadomo, że ty możesz wjechać. No i tobie też z tej strony już teraz jest... Oj. Właśnie, zwykły jest nam tu potrzebny, niekierunkowy. Okej, okay, więc tu już jest wszystko w porządeczku. Sygnalizatory postawione, linie pobudowane, czyli główne założenie dzisiejszego spotkania już jest zrobione. Także czas można posunąć do przodu, ale... Dobrze, on będzie sprawdzał nasz progres co jakiś czas, a ja zapomniałem o tym, żeby przygotować linię kolejową nową. Więc tak, tu już jest to zrobione i lokomotywa. Proszę bardzo, pięknie. Więc czas start, niech to sobie płynie. Zerknijmy w ogóle, co tu jest do zrobienia. Mamy 3 lata, no to jeszcze kupa czasu w takim razie. 3 lata, żeby dostarczyć 10 ładunków towaru bawełna do miasta Pittsburgh. To nie będzie żadnym problemem. I 20 ładunków odzieży do Nowego Jorku. No to już też się powoli robi. Teraz tak, Baltimore i Toledo. Te dwa miasta będziemy musieli sobie połączyć. Trzeba teraz znaleźć, gdzie jest Toledo na mapie. Baltimore i Ohio rozszerza sieć. Długość torów powyżej 2326 km. Dobra, jak macie ochotę, to oczywiście zachęcam do przeczytania, bo dość ciekawe, może być, bądź też nie. Ja nie będę już na to zerkał, poświęcał więcej czasu. Teraz tak, tu mamy dużo informacji, jakieś nam się powyświetlało. Nowych, nawet nie wiem, nie mam pojęcia w ogóle, co to jest. No cóż, no zerknijmy na każdą osobno. Zaopatrzenie na importowane dobra. Ziarno zostało zmniejszone, gdy osiągnięty został maksymalny poziom zapasów. No i tak, ziarno już jest dowiezione, więc stąd ziarna już lepiej nie dowozić gdzie indziej. Znaczy już lepiej nie dowozić tutaj do tego miejsca. Więc w takim razie nie zostaje nic innego, jak dorobienie linii kolejowej gdzieś mniej więcej może w tym miejscu.
Jakoś by się przydało to połączyć. Bardzo duże nachylenie. I niestety coś tu się nie chce połączyć tak, jak ja tego bym oczekiwał. A, może zróbmy to w ten sposób. O, i w ten sposób nam zadziałało. I tutaj, pięknie. I tylko 3% nachylenia, więc jest bardzo dobrze. I w tym momencie tak, no niby mógłbym już tak zakończyć, no ale pociąg jadący w tą stronę będzie mógł wjechać tu i jadący w tą stronę wtedy by wjechał pod prąd, więc to się mija z celem. W tej sytuacji zrobimy sobie takie coś, skrzyżowanie. Proszę bardzo, skrzyżowanie jest już gotowe. I teraz musimy się skupić na semaforach, bo semafory trzeba poprawić. Ten semafor i ten tutaj już nie ma racji bytu. No i tak. Dobra, to jest w tę stronę. Tu musimy pobudować chwileczkę, tak, żeby to miało rączki i nóżki. Myślę, że tu będzie ok, bo chodzi o to, że teraz tak, jak pociąg, w sumie nie, to wyburzymy, i teraz tak, pociąg jak będzie sobie jechał, no to mamy tutaj, nie, tak, dobrze chciałem postawić, tak, prawidłowo. No bo teraz tak, tu semafor da znać, czy tu jest wolne. Tu semafor da znać, czy tu jest właśnie wolne. Tak, i w tę stronę by się przydało też zrobić semafor, najlepiej kierunkowy. Żeby nikt nie zgłupiał. Czy ja dobrze myślę? Tak, dobrze myślę. Bo teraz tak, jak stąd pociąg wjedzie tutaj, to ten semafor i ten zaświeci się na czerwono, bo ten obszar będzie zajęty. No i wszystko jest już pięknie. Tak właśnie ma być. Ten zrobimy jako kierunkowy. No i dobra. Teraz już chyba to wygląda naprawdę bardzo dobrze. I teraz pociąg, który kursuje na tej oto linii, to jest ten, więc jego musimy wziąć i zmieniamy z Willington. Willington usuwamy, a wrzucamy, co to jest? Norfolk. Do Norfolk będzie teraz dowoził. No i dobra, więc start. Teraz tak, następna informacja. Wybierz tor, aby zobaczyć pociąg. No to to już wiemy. Tutaj na wiejskich stacjach kolejowych nic nie jest rozładowywane. Tutaj ładowane są jedynie produkty... No to wiemy. Ta firma produkuje towary, których potrzebuje fabryka w mieście Wilmington. No ale ej, przecież ja już to dawno zrobiłem. Wilmington na obecną chwilę już nie potrzebuje tych towarów. Im większa stacja, tym krótszy czas załadunku i rozładunku. A proszę bardzo, o, dobrze o tym wiedzieć swoją drogą. Buduj stacje miejskie w centrum. Tak, to wiemy. Nie wiem, dlaczego te wszystkie informacje mi się teraz pojawiają. Okej, no kurde, no za dużo tych informacji. Sygnalizatory. No ja już to wszystko wiem. Dobra, wnosię z tymi informacjami. Wnosię z nimi. Kasujemy. Tutaj, zbuduj małą stację kolejową. Nie chcę tego. Dobra, chyba już się pozbyłem wszystkich informacji, które tutaj były. No i jest pięknie w tym momencie. Okej. W takim razie byśmy zrobili ekspansję gdzieś dalej. Mamy naprawdę brud pieniędzy. Dobrze to naprawdę zaczyna wyglądać. Mam nadzieję, że też dobrze to zaczyna prosperować. Nie wiem, gdzie ten pociąg. O, ten pociąg jest tutaj. Dobra, zobaczymy, jak on się właśnie będzie zachowywał. Przyjrzyjmy mu się z bliska. No właśnie, tu jest to wzniesienie, po którym pociągi będą musiały niestety sobie jakoś tam radzić.
No i tutaj kolejne, no. No niestety, niestety. No i na razie jest otwarte wszystko, także superancko. No i teraz. Proszę bardzo, i wjeżdża na stację, na tor numer 4. Bardzo mi się to podoba, super. Bardzo dobrze. A tam czeka kolejny pociąg. No i proszę bardzo. Poczta, mięso. Super, super. Bardzo mi się to podoba. O, i ten pierwszy ruszył. Proszę bardzo, jak ładnie. No i ten musi poczekać. Teraz ten pojedzie sobie za semafor. No i zwalnia drogę dla tamtego. Proszę bardzo, ruszył pięknie. No, 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 no. Jak ty sobie poradzisz? To jest bardzo ciekawe. Dobra, dał radę. Myślałem, że będzie o wiele, wiele gorzej, ale jest naprawdę... Jest w porządku, jest w porządku. W przyszłości trzeba będzie zainwestować w nowy pociąg, a nowy pociąg to jest... 100 jest mi potrzebna tych punktów. No i chyba tak też trzeba będzie zrobić. O, widzicie? I właśnie mnie zasabotował koleś. Właśnie mnie koleś zasabotował. Awaria, zły stan techniczny? No chyba nie. Przecież to jest niemożliwe. Co ty w ogóle, gdzie ty? Norfolk? Norfolk? Co? Red Farm? Co ten pociąg tutaj robi w ogóle? A nie, ojeju. Ten pociąg to jest ten pociąg. Mamma mia. Dobra. On jeździ stąd do Baltimore. No to już teraz rozumiem, dlaczego jest zły stan techniczny, bo on nie ma budynku naprawczego. No nic, dobra, trzeba tutaj też ten budynek naprawczy postawić. I ten pociąg musi się naprawiać właśnie, no. I to dlatego był w złym stanie technicznym. Dobra, na to nie zwróciłem uwagi. Mój błąd wcześniej. Okej, nadal widzę, że mamy naprawdę dość dobrze, dobrą sytuację. Teraz tak. Wiem, że niektórzy pracownicy, jedni nie lubią się z drugimi. I to jest taki teraz... Zatrudnienie całej obsługi pociągu. Czy chcesz, żeby całość dostępnej i potrzebnej obsługi została zatrudniona i przydzielona do twoich pociągów automatycznie? O, proszę bardzo, przydzielę do twoich pociągów 4. Koszt zatrudnienia. Okej. Okay. Czemu pociągi się nie zmieniają? Dziwna sprawa. Lista pociągów. ...137. Ta wiejska farma... O, na Zadupiu, to ja tam jeszcze nie będę tam inwestował. No i co? No mieli zatrudnić i no kilka osób zatrudnili. Teraz tak, chcę wam coś pokazać, bo tak, a według personelu, no nie. Kurde lebele, gdzie to jest teraz? Tutaj jest ten pociąg. I teraz tak, ja chcę go... On jest tu? Tak, to jest ten. Jak wejść w jego szczegóły, informacje? Nie. Jak to się tutaj patrzy w takim razie? Parowozownia nie. Zadania, spółka. Ej, kurde. Tutaj są. No i ja bym chciał wejść w szczegóły. Zmień nazwę? Nie zmień nazwę. O, zarządzaj pociągiem. No proszę bardzo. Dobra. I właśnie to chciałem wam pokazać, że... No kurde lebele, cofnij się. O, właśnie. Teraz tak, jak mamy sobie pociąg,
to pracownicy ze sobą mogą się wzajemnie nie lubić i czasami trzeba mocno uważać, kogo się zatrudnia. Bo w tym momencie pracownik z pracownikiem, jak nie będzie się lubił, no to będą tylko i wyłącznie problemy z tego powodu. Nic dobrego z tego nie wyjdzie. A co tu mamy w wagonach? Wagon restauracyjny, wagon chłodnia. Aha, proszę bardzo. Przychody do poczty i do innych rzeczy. No, to jest bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. Ale to nic. Teraz badania. No i tak. Tu mamy pociąg, który 25 km na godzinę i siła ciągu 11%, przydatność mieszana. Tutaj siła pociągowa 20%, a prędkość 35%. Także no, już będzie o wiele lepiej i warto by było w niego zainwestować. No i dobra, teraz już nasze pociągi będą jechały troszeczkę szybciej. Znaczy, będą jechały szybciej, jeśli sobie oczywiście weźmiemy i ulepszymy te pociągi, bo to nie jest tak, że ja sobie wykupiłem i tak, o już. Teraz tak, możemy wejść do parowozowni i właśnie to był nasz pierwszy pociąg, to jest nasz drugi pociąg. Ten jeszcze nie został opracowany, także no nic o nim nie wiemy. No i oczywiście swoje więcej kosztuje, 57,5 tysiąca. No, także wymień lokomotywy. Wszystkie lokomotywy. Proszę bardzo, pociągi 9 i to mnie wyniesie 275. Także wymieniamy. Od razu wymieniamy, żeby to wszystko lepiej śmigało i jeździło. Zerknijmy, czy tak też się wydarzyło. Proszę bardzo, jest już inna lokomotywa. Wymieniona. No i awarii niestety dostała. Personel. Coś tu. Analityk. Co ten analityk może zrobić? Spowoduje historię na rynku akcji na podstawie fałszywych raportów i tym samym podniesie lub obniży cenę akcji firmy. Aha, proszę bardzo. Nie, darujemy sobie. Darujemy sobie takie zagrywki. Ale mimo to bardzo ładnie, że mamy... O, czas stop był. Proszę bardzo. Dobra, zróbmy jakieś zadanie jeszcze. Proszę bardzo, dostarczone ładunki są. To już odzież do Nowego Jorku jest 10/20. Jeszcze mamy 4 lata do tego. Połącz Baltimore i Toledo. Właśnie, to Toledo. Gdzie jest Toledo? Bo ja miałem to sprawdzić i nie sprawdziłem. Tutaj, czemu ja na mapę nie mogę kliknąć? O, dzień dobry. Więc tak, tu mamy Nowy Jork, tu mamy Albany. Tu mamy to, tu Buffalo, Toledo, tu mamy Toledo. No i to by było najlepiej z Pittsburghiem połączyć, więc tak też zróbmy. Połączymy z Pittsburghiem. Teraz jak najbliżej wjazdu na stację to zrobimy, czyli w tym oto miejscu. Gdzieś dotąd podrzucimy. Piękna, piękna, 0% nachylenia. Bardzo mi się to podoba. I mała stacja kolejowa. Proszę bardzo. W tym momencie już możemy łączyć dalej. O, cholera. Proszę bardzo. I cyk, pyk, zrobione. Wieża zaopatrzeniowa gdzieś mniej więcej na środeczku. Albo nawet i gdzieś tutaj postawimy. No i sygnalizacja. To jest teraz bardzo istotne. To możemy sobie usunąć. Aha, konflikt. Dobra. Na razie niech to sobie pojedzie. Bo teraz ten musi wyjechać. Ten musi wjechać. Dopiero będę mógł usunąć, bo jest używany cały czas ten sygnalizator. I cyk. I ten już ma informację, że może wjechać. Pięknie. Dobra. W tym momencie sobie zapauzujemy, żeby nic się nie zesrało. Sygnalizatory, ten usuwamy. No i teraz musimy tu wrzucić jeden i tu wrzucić drugi sygnalizator. Dobra, to już jest zrobione. Możemy ustanowić nową trasę przebiegu. Pojedziemy sobie stąd dotąd. I proszę bardzo. I lokomotywa. No oczywiście weźmiemy sobie już tą lepszą, lepsiejszą. Inżyniera sobie zatrudnimy, palacza zatrudnimy,
konduktora zatrudnimy. Proszę bardzo. Jeszcze ochroniarza nie będziemy zatrudniać. Baltimore ma problemy. Oho. No właśnie, rzucili plotkę. My spy brought me a real treat from your research department. No dobrze, dobrze. My reporter has scrutinized your business down to the smallest detail. Your trains might be fast, but do they also provide a decent level of comfort? No, puścili szpiega do moich badań naukowych. No i w tym momencie... zmiana. 1900 też. A co się wydarzyło? A, no tak, porównanie tego kwartału do poprzedniego to minus 1900. No zgadza się, bo wcześniej mi 2 miliony wpłynęły, nie wiem z jakiego powodu zupełnie. No, w porządeczku. Dobra. Czyli tak, już mamy zrobione kolejne zadanie. I teraz doprowadź do... Aha, do Baltimore musimy do 100 tysięcy wzrost populacji. Więc tak, w Baltimore. Zerknijmy, co im jeszcze potrzeba. Bo może coś potrzeba miastu. Więc tak, no tutaj potrzebują bydło. Bydło mają. To też już mają. Przy 90 tysiącach populacji będziemy mieli nową fabrykę. No a póki co... No nie wiem, co im tu jeszcze można zapewnić lepszego. Zerknijmy może w ten sposób. Klikniemy tutaj. I wybierzemy sobie pociąg, zarządzanie i pozatrudniamy tutaj ludzi, żeby się lepiej jeździło tym pociągom. Proszę bardzo. O, widzicie? Personel pociągu. Oni się nie lubią. Oni się cholera nie lubią, widzicie to? Także... O, musimy zmienić tego palacza na tego. Już jest w porządku. No i teraz konduktor. O, masz. Coś tu nie pasuje. Coś już się znowu posprzeczali? Co tu się dzieje? Dobra, zmienione. Okej, teraz już jest pięknie, ładnie. Dobra, działa. W porządku, czyli ten pociąg już ma. Teraz tak. Teraz temu pociągowi coś tutaj dorzucimy. Jakiś personel. Palacz. I teraz tak, no dwóch palaczy, oni już są... A, brak zadań. O, proszę bardzo, więc ty pójdziesz tutaj. Super, przydasz się. No i konduktor. Ten konduktor jeździ na tej linii, więc jeszcze konduktora nie mam, żeby dorzucić. Więc z tej strony już załatwione jest wszystko. A teraz z tej strony dwa pociągi. I zobaczmy, czy damy radę kogoś zatrudnić. Tu oni są zajęci. Tutaj też mają co robić. Konduktor też ma co robić. Okej, no mówi się trudno, żyjemy dalej. Puszczamy czas i zobaczymy, co się dalej wydarzy. W międzyczasie zerknijmy jeszcze raz na zadania. Liczba populacja, no dobra. Kup 20% udziału w konkurencji. No to nie jest wielkim problemem. Możemy to uczynić. Przemysł mięsny. Gdzie to jest dokładnie? To jest tutaj, więc no jeszcze kawał drogi ode mnie. Nie będziemy w to inwestować. To się mija z celem. Zadania. A, 20% udziałów miałem kupić, więc w spółkę wchodzimy i kupujemy. Tu mamy 7, które są tańsze, te 14, te 19, więc z tych tańszych kupimy, tak żeby mieć 20, no to 13 jest nam potrzebne. Proszę bardzo, i zadanie jest już wykonane. Także superancko. You now possess your first block of shares in a competitor. Dobra, świetnie. I get it. You want to be part of my success. I teraz tak, osiągnij wartość firmy 20 milionów. No już mamy 5, prawie 6 milionów wartość firmy, także jest naprawdę dobrze. No i połącz 10 firm spoza obszarów miejskich i kup jedną z firm konkurencji. No to, to też wszystko się wydarzy. Wszystko się wydarzy w swoim czasie. Dobra, czyli tak, jeśli chodzi o połączenia, to już zrobiliśmy wszystko, co tylko w tych zadaniach było możliwe. W tym momencie to już po prostu sami sobie będziemy się rozwijać. Więc tak, no jego udziały mamy, więc no tutaj nie będziemy za bardzo szaleć.
My co najwyżej to możemy właśnie zacząć przyłączać. A, no właśnie. Co do czego? Tutaj potrzebują drewno. No i te deski, tak, właśnie, no. Proszę bardzo. Tu mamy też pokazane, co i jak. Zobaczcie. Pasażerowie jeżdżą. My mamy tylko 16% udziału pasażerskiego i 10% pocztowego, a reszta wozami się odbywa. No także nieźle, nieźle. Proszę bardzo. Teraz tak. Do Albany, Baltimore, do Albany najwięcej, patrzcie, o kurwości, widzicie wy to? A my tam nie mamy udziałów, bo nie mamy swojej linii kolejowej. No, proszę bardzo. Dobra, tu mamy drewno, drewno jest potrzebne do Nowego Jorku, więc ja bym proponował właśnie się podpiąć w takim razie małą stacją. Tym oto pięknym miejscu. No i teraz coś tu ładnie trzeba by było zrobić. O, właśnie, tak? O, duże nachylenie. 17%. Ojojoj, o, to tunel się zrobił. Ja myślałem, że to się zrobił ten. Wiadukt. Cholera. Dobra. Usuń ten punkt. Cholera. Dobra, 14, 19, o Jezusiu. Ile? 200%? 400%? No, porąbało. Dobra, gdzieś tu coś było mało. O, właśnie, no mnie to taki mostek interesuje właśnie. O, mamma mia. No, bez kitu. Zlikwidujemy to. Usuniemy i na nowo. Na nowo trzeba to będzie postawić. Może z tej strony zacznę. O, tak po prostu. I teraz jednym punktem spróbujemy coś wymyślić, tak? Żeby to miało ręce i nogi. O, to wygląda dość dobrze, z tego względu, że ma dość małe nachylenia. Później jak wykupimy tą firmę, to oczywiście inaczej to wszystko będzie wyglądało. Ale póki co musi wyglądać to w ten, a nie w inny sposób. Teraz tak, czy ja mam tutaj, nie mam budynku naprawczego. Więc ten budynek naprawczy trzeba będzie tutaj postawić. No i stworzymy nową linię. Czyli drewno, Nowy Jork. Proszę bardzo. I dodajemy, kupujemy pociąg. No tak, nikt się nowy nie pojawił. To nie ma sensu. I dobra, moi mili. Na dzisiaj to będzie tyle, jeśli chodzi o to spotkanie. Bo już tak długo sobie siedzimy. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. I liczę na to, że się spotkamy następnym razem. Póki co żegnam się z wami i do następnego. Trzymajcie się. Cześć.